Witajcie na czwartym wykładzie z serii Trzy Kosmiczne Przesłania. Zagłębiamy się coraz bardziej w Pismo Święte, studiując prawdę Apokalipsy świętego Jana. W dzisiejszym wykładzie pastor Mark Finlay zada pytanie, czy ostoisz się na sądzie? To ważne pytanie, czyż nie? Czy możemy mieć taką pewność? Dowiedzmy się, co mówi o tym Biblia. Proszę, wyślijcie link do tego wykładu komuś, kto potrzebuje odpowiedzi na to pytanie. Niech nasi przyjaciele, znajomi odkrywają prawdę razem z nami. Dzisiaj wraz z Wami poszukamy odpowiedzi na to niezwykle istotne pytanie, czy ostoisz się na sądzie? Jeśli chcesz poznać odpowiedź, koniecznie obejrzyj ten wykład. Witam na kolejnym wykładzie z serii Trzy kosmiczne przesłania. Ostatni konflikt na Ziemi. Nazywam się Mark Finlay i mam przyjemność prowadzić was w podróży przez objawienie Jana, a zwłaszcza środkową część rozdziału 14. W wersetach od 6 do 12 Bóg przekazuje swoje ostatnie przesłanie dla ludzkości. Symbolicznie jest ono ogłoszone przez trzech aniołów lecących przez środek nieba. W poprzednim wykładzie studiowaliśmy szczegółowo werset 6. Dowiedzieliśmy się, że wieczna Ewangelia Bożej łaski i Bożego miłosierdzia ma dotrzeć do krańców ziemi. Dowiedzieliśmy się też, że Bóg ma dla nas plan. Mamy współdziałać z Nim w głoszeniu przesłania Jego łaski, miłości, prawdy wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom. To zadanie zaczyna się od naszych bliskich, sąsiadów, współpracowników i znajomych. W wersetach 6 i 7 rozdziału 14 czytamy, że Anioł lecący przez środek nieba wołał do wszystkich ludzi donośnym głosem. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina Sądu Jego. Większość ludzi na myśl o Sądzie Bożym odczuwa lęk. Boją się, że stając przed Bogiem, musieliby zdać sprawę ze swojego postępowania. Ale w tym wykładzie będziemy mówić o Sądzie Bożym jako dobrej nowinie. Módlmy się, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Dziękujemy Ci, że nie musimy się bać Twojego sądu ostatecznego. Wiemy, że to Chrystus jest naszym sędzią, ale także obrońcą i to On nas usprawiedliwi, więc nie musimy się lękać. Kiedy będziemy się uczyć o Twoim sądzie na podstawie objawienia Jana, daj nam pewność, że jesteś po naszej stronie. Naucz nas też, że jesteśmy odpowiedzialni za swoje decyzje. Prosimy o to w imieniu Chrystusa. Amen. Tytuł tego wykładu brzmi Jezus i sąd. Dlaczego sąd jest dobrą nowiną? Być może nigdy nie pomyśleliście, że sąd może być czymś dobrym. Napawa was lękiem. To zrozumiałe. Sąd to bardzo poważna sprawa. Daniela Webstera, jednego z najwybitniejszych amerykańskich mężów stanu i mówców, zapytano kiedyś, co jest jego najważniejszą myślą. Webster odparł. Poczucie mojej osobistej odpowiedzialności wobec Boga. Zostaliśmy stworzeni jako wolne istoty moralne. Otrzymaliśmy zdolność wybierania, podejmowania decyzji za pomocą sumienia, rozumu i rozsądku. Bóg osądzi nas na podstawie tego, czy przyjęliśmy Jego łaskę i jakich wyborów dokonaliśmy. Daniel Webster powiedział, myśl o sądzie nie jest przyjemna dla tych, którzy żyją w grzechach i nie mają więzi z Bogiem, którzy nie uporządkowali w nim swoich spraw. Tak czy inaczej, każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu, jak podaje list do Rzymian. Słowo Boże świadczy, że jesteśmy odpowiedzialni wobec Boga i nie możemy uciec przed tą odpowiedzialnością. Zostaliśmy stworzeni, aby dokonywać dobrych wyborów. Duch Święty wpływa na nas, aby nam to umożliwić. Bóg kieruje naszym życiem tak, byśmy podejmowali najlepsze z możliwych decyzji. Sąd Boży dotyczy właśnie naszych decyzji. Przytoczony cytat z listu do Rzymian mówi, że każdy z nas zda sprawę Bogu. Jest to częścią naszego przeznaczenia. Pewnego dnia staniemy przed sądem Bożym. Nasze życie składa się z wyborów, a te zadecydują o naszym wiecznym przeznaczeniu. Jakich wyborów dokonujecie dzisiaj? Jakich wyborów dokonaliście w minionym tygodniu, miesiącu, roku? Czy wasze decyzje są podejmowane na podstawie sumienia kierowanego przez Ducha Świętego? Czy wasze życiowe wybory są podporządkowane zasadom Słowa Bożego? Czy są kształtowane stosownie do nauczania Pisma Świętego? W piątym rozdziale drugiego listu do Koryntian czytamy: Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed Sądem Chrystusowym. Aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Tak więc sąd Boży dotyczy tego, jak dokonywaliśmy naszych wyborów. Czy skłanialiśmy się w nich ku życiu wiecznemu, czy ku wiecznemu potępieniu. Ktoś zapyta, czy to znaczy, że nasze dobre i złe uczynki zostaną złożone na szalach? Wyjaśnię to. Kiedy Bóg stworzył pierwszych ludzi, Adama i Ewę, uczynił ich wolnymi istotami moralnymi. Skutek upadku Adama i Ewy, Szatan prowadzi ich potomków do niewłaściwych wyborów, które odwodzą nas od Boga. Z drugiej strony, Jezus wzywa nas, byśmy przyszli do Niego i podejmowali decyzje pod wpływem Jego ducha zgodnie z Jego słowem. Biblia nie pozostawia wątpliwości, że jesteśmy odpowiedzialni wobec Boga. Bez wątpienia jesteśmy odpowiedzialni za swoje postępowanie. Niektórzy mówią mam to w genach, jestem predysponowany do takich zachowań. Mój ojciec łatwo wpadał w gniew, więc i ja to czynię. Moja matka była niecierpliwa, więc i ja czasem tracę cierpliwość. Inni mówią: W mojej rodzinie otyłość to norma. Mam to w genach, to, że dużo jem. Jeszcze inni mówią: Nie mogę się powstrzymać od palenia, bo mój ojciec palił jednego papierosa za drugim. Piję, bo mój ojciec był alkoholikiem. Jest w tym sporo racji. Ale prawda jest taka, że zgodnie z epigenetyką, póki nie ulegamy pewnym skłonnościom, nasze geny nie mogą nas do niczego zmusić. Zatem jesteśmy odpowiedzialni za nasze czyny. Nie ma też wątpliwości, że nasze wybory zadecydują o naszym wiecznym przeznaczeniu. Przyjrzyjmy się pewnym faktom związanym z sądem, który jest przedstawiony w Apokalipsie Jana. Zapamiętajmy ten fragment: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego. Będziemy go studiować bardzo szczegółowo. Po pierwsze, zauważamy, że na sądzie ostatecznym naszym sędzią jest Jezus. Niektórzy są tym zaskoczeni, gdyż byli przekonani, że to Bóg Ojciec jest sędzią. Oczywiście to prawda, ale zauważcie co mówi o tym Jezus w Ewangelii Jana w rozdziale 5. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. Sam Jezus stwierdza, że to On jest naszym sędzią. Ponadto jest naszym obrońcą. Wydaje się to nieco dziwne, prawda? Przyjrzyjmy się temu uważniej. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście pisze Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Tak więc Jezus jest naszym sędzią i jednocześnie obrońcą. Powiecie, to konflikt interesów i macie rację. Ale czyż nie powinniśmy być wdzięczni Jezusowi, że wziął na siebie ten konflikt interesów jako nasz sędzia i obrońca? Wyobraźmy sobie, że zostałem wezwany do sądu, bo otrzymałem mandat za jazdę z nadmierną prędkością. Oczywiście nic takiego się nie stało, ale wyobraźmy sobie, że tak było. Przypuśćmy, że dozwolona prędkość wynosiła 60 km na godzinę, a ja jechałem 100 km na godzinę, bo się spieszyłem. Policjant mnie zatrzymał i powiedział: Przekraczył pan prędkość o 40 km na godzinę. To będzie spory mandat. Ja na to. Panie władzo, spieszę się do szpitala, do umierającej osoby. Odmawiam przyjęcia mandatu. Tak więc trafiłem do sądu i stanąłem przed sędzią. Spojrzałem na niego i okazało się, że to mój brat. W rzeczywistości nie mam brata, ale to tylko ilustracja. Tak więc przypuśćmy, że mam brata, który jest sędzią. Wspaniale, dobra nowina. Do tego jeszcze mój brat chce być moim obrońcą. Myślę sobie, no, teraz to już na pewno nie zapłacę grzywny. Jezus, nasz starszy brat, jest naszym sędzią. Przed sądem Bożym nasz starszy brat mówi do nas: Moje dłonie zostały przebite dla Was. Moja głowa została zraniona dla Was. Poniosłem krzyż, Waszą winę, hańbę i potępienie. Jestem Waszym sędzią, ale i obrońcą. Wobec wszechświata, wobec niezliczonych istot będących świadkami sądu, przedstawię Wasze imiona i oświadczę. Oni należą do mnie. Dzięki Chrystusowi, jako naszemu sędzi i obrońcy, nie musimy się lękać. Ale jeśli nie przyjmiemy Chrystusa i nie pozwolimy mu zapanować w naszym sercu, to będziemy drżeć na myśl o sądzie, wiedząc, że nasze życie zostanie osądzone wobec całego wszechświata. Sąd ostateczny w Apokalipsie Jana jest przedstawiony jako oczywisty fakt. Trzej aniołowie ogłaszają ludzkości, że zbliża się przełomowe wydarzenie punkt kulminacyjny w dziejach świata. Przeczytajmy jeszcze raz przesłanie pierwszego Anioła. I widziałem innego Anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom który mówił donośnym głosem tak by cały świat usłyszał Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę gdyż nadeszła godzina sądu jego i oddajcie pokłon temu który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód Zwróćcie uwagę na wyrażenie godzina sądu jego to nie jest nasz sąd ale sąd Boga Co to znaczy Diabeł zarzucał Bogu, że jest nieuczciwy i niesprawiedliwy, a więc niegodny, by panować we wszechświecie. Na niebiańskim sądzie, w godzinie sądu Bożego, wobec całego wszechświata, zostanie objawione, że Bóg uczynił wszystko, co możliwe, aby nas uratować. Nie mógł uczynić nic więcej. Bóg okaże się sprawiedliwy, prawy i godny wiecznego panowania. Życie i śmierć Jezusa objawiają Jego charakter oparty na ofiarnej miłości. Sąd Boży dobitnie wykaże, że Chrystus, który wiódł doskonałe życie w naszym imieniu, umarł za nas i z Uczynił wszystko, co możliwe, by nas uratować. Nie mógł uczynić nic więcej. Sąd objawia sprawiedliwość i miłosierdzie Boga. Prawo Boże wymaga, by ten, kto je złamie, poniósł śmierć wieczną. Boża sprawiedliwość nie mogła pozwolić, by ludzkość nie poniosła kary za złamanie prawa. Gdyby Bóg na to pozwolił, doprowadziłby do chaosu w całym wszechświecie. Tak więc musiał sprawiedliwie rozwiązać problem grzechu. Ale miłosierdzie Boga nie pozwalało mu unicestwić istot, które stworzył. Tak więc na krzyżu sprawiedliwość i miłosierdzie spotkały się ze sobą. Jezus poniósł za nas winę i hańbę naszych grzechów. Umożliwił nam uwolnienie od winy, kiedy nas sądzi jako nasz sędzia i obrońca przedstawi naszą sprawę całemu wszechświatu. Na Sądzie Ostatecznym cały wszechświat zobaczy, jak wiele razy Bóg z miłością oferował nam zbawienie. Na oczach całego wszechświata zostaną otwarte niebiańskie rejestry. Mieszkańcy wszechświata dowiedzą się, że Bóg posyłał swoich aniołów, aby bronili nas przed szatańskimi siłami zła. Dowiedzą się, że kiedy byliśmy kuszeni do grzechu, bliscy zniechęcenia i załamania, Bóg posyłał swoich aniołów, by odparli siły ciemności i rozświetlili nasz umysł, dodali nam odwagi, nadziei i motywacji, gdy najbardziej ich potrzebowaliśmy. Niebiańskie rejestry wykażą, że Bóg opiekował się nami, sprawią, że spotykaliśmy ludzi, którzy prowadzili nas do Niego. Stanie się jasne, że Bóg objawiał się nam za pośrednictwem przyrody. Każdy wschód i zachód słońca świadczy o jego miłości do nas. Łagodne deszcze, dzięki którym ziemia wydaje plon, świadczą o jego miłości. Gwiazdy na niebie mówią o jego miłości. Ziemia obracająca się wokół swej osi i krążąca wokół słońca świadczy o trosce i miłości Boga. Sąd wykaże, że Bóg uczynił wszystko dla naszego zbawienia. Ponad wszelką wątpliwość udowodni, że Jezus zostawił chwałę nieba, hołdy aniołów, nabożną cześć oddawaną mu przez serafinów i cherubinów, by przyjść na nasz straszny świat skażony grzechem. Stał się człowiekiem i żył tak, jak my powinniśmy żyć, abyśmy nie musieli doznać śmierci, której on doznał. Sąd Boży wykaże, że Jezus dał nam niezliczone okazje do odpowiedzenia na wezwanie Jego miłości. Raz po raz posyłał swego Ducha Świętego do nas. Nadeszła godzina sądu Boga. Szatan twierdzi, że Bóg jest nieuczciwy i niesprawiedliwy, że nie dba o nas i jest mściwym sędzią, że egoistycznie domaga się czci od swoich stworzeń. Na sądzie ukazana zostanie wspaniałość miłości Boga oraz to, że nie zaniedbał on niczego, by nas odkupić. Dlatego w wizji Jana cały wszechświat śpiewa. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Kiedy sąd się zakończy, wszyscy zegną kolana i wyznają, że Jezus Chrystus jest Panem. Na krzyżu spotkały się jego sprawiedliwość i miłosierdzie. Sąd objawi, że nasze życie wieczne nie zależało od tego, czy dobre uczynki przeważą złe uczynki, ale czy przyjęliśmy Chrystusa jako naszego zbawiciela i Pana. W szóstym rozdziale listu do Rzymian czytamy: Zapłatą za grzech jest śmierć. Skutkiem grzechu jest śmierć. Grzech pociąga za sobą drastyczne konsekwencje. Jednak w tym samym wersecie apostoł Paweł dodaje: Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Kiedy przychodzimy do Chrystusa, a on napełnia nasze serca swoją łaską, jego miłość nas ogarnia i powierzamy mu nasz los, wówczas nie musimy lękać się sądu. A jaką rolę odgrywają na sądzie nasze uczynki? Wcześniej mówiliśmy, że liczą się wybory, których dokonujemy. Właściwe wybory mają kluczowe znaczenie. Nie możemy miłować Chrystusa i jednocześnie postępować według własnego widzimisię. Jeśli go miłujemy, pragniemy postępować zgodnie z Jego wolą. Jezus również czynił to, co podobało się Jego Ojcu. W liście do Hebrajczyków apostoł Paweł cytuje prorocze słowa Mesjasza. Oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, O Boże. W ogrodzie Getzemany, kiedy decydowały się losy świata, Chrystus, wzdragając się przed tym, co miało go spotkać, modlił się. Ojcze mój, jeśli można, niech mnie minie ten kielich, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Zatem, kiedy przychodzimy do Chrystusa i zostajemy przez niego odrodzeni, przyjmujemy przez wiarę Jego sprawiedliwość, a Jego łaska zmienia nas. Wówczas pragniemy czynić Jego wolę, nie po to, by zasłużyć sobie na zbawienie, ale dlatego, że On już nas zbawił. Jabłoń rodzi jabłka, nie po to, by stać się jabłonią, ale dlatego, że nią jest. Chrześcijanie spełniają dobre uczynki nie po to, by dowieść, że są chrześcijanami, ale w wyniku więzi wiary z Jezusem Chrystusem. Apokalipsa Jana, rozdział 20 mówi osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Jak inaczej można byłoby osądzić umarłych? Nasze uczynki są przejawem naszej wiary. Zwróćcie uwagę, jak apostoł Paweł wyraził to w drugim rozdziale listu do Efezjan, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was. Boży to dar. Tak więc na sądzie dobre uczynki nie są argumentem. Nie liczą się jako zbawcza zasługa czy wyrzeczenie. Jeśli czynimy coś dobrego, to dlatego, że Jezus Chrystus wkroczył w nasze życie i zmienił nas odrodził nas. Dlatego apostoł mówi, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. A chwilę potem dodaje, jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Zatem jesteśmy zbawieni wyłącznie z łaski. Tylko, że łaska zawsze prowadzi do posłuszeństwa. Jest ono spontanicznym wynikiem zbawienia i odrodzenia przez łaskę. Nasze dobre uczynki, do których zostaliśmy uzdolnieni przez Ducha Świętego, nie służą naszemu zbawieniu, ale świadczą, że nasza wiara jest autentyczna. Przejaw naszej wiary w postaci dobrych uczynków zostanie przedstawiony na sądzie zgodnie z naszymi wyborami zapisanymi w rejestrze, by wykazać, że nasza wiara w Jezusa była szczera i prawdziwa. Być może słyszeliście historię o pewnym linoskoczku, który dokonywał niezwykłych wyczynów. To jest prawdziwa historia. Pewnego dnia rozciągnął linę nad wodospadem Niagara i przeszedł po niej z jednego brzegu na drugi. Wcześniej wielu lino-skoczków straciło życie. Próbując tego dokonać. Jednak jemu udało się to trzykrotnie. Tłumnie zebrani widzowie wznosili okrzyki i oklaskiwali go. Kiedy linoskoczek przeszedł nad wodospadem po raz trzeci, zawołał: Ilu z was wierzy, że mogę to zrobić jeszcze raz? Wszyscy podnieśli ręce do góry. A ilu z was wierzy, że mogę przejechać taczką po tej linie? Wiemy, że możesz to zrobić, zawołali. Tak więc przejechał taczką po linie tam i z powrotem. Kto z Was wierzy, że mogę kogoś przewieźć w tej taczce po linie? Wszyscy podnieśli ręce. Tak, wierzymy w to. A kto z Was chce wsiąść do tej taczki? Nie zgłosił się nikt. Czy naprawdę wierzyli? Jeśli wierzycie Jezusowi, jeśli On zmienia Wasze serce, a Wy trzymacie się Go przez wiarę, Znajduje to odzwierciedlenie w Waszych wyborach, w Waszym postępowaniu. Nasze dobre uczynki, do których zostaliśmy uzdolnieni przez ducha świętego, bo sami z siebie nie jesteśmy do nich zdolni, nie służą naszemu zbawieniu, a jedynie świadczą, że nasza wewnętrzna wiara jest autentyczna. Wiara, która jest wewnątrz, przejawia się w zewnętrznych uczynkach. Według 7wersetu 14 rozdziału Apokalipsy Jana, godzina Sądu Bożego nadeszła. Mamy tu czasownik w formie dokonanej. Nadeszła godzina sądu Jego. To znaczy, że przed powrotem Chrystusa na ziemię, w niebie odbędzie się sąd, który ustali, kto będzie gotowy na Jego przyjście. Skoro Jezus przychodząc na ziemię ma przynieść każdemu stosowną zapłatę, to przed Jego powrotem musi nastąpić sąd który określi, kto jaką zapłatę otrzyma w dniu jego przyjścia. Tak więc sąd już nastał, odbywa się w czasie teraźniejszym. Innymi słowy, przeznaczenie całej ludzkości, tych, którzy umarli w minionych wiekach, jest obecnie ustalane na sądzie Bożym. W przesłaniu pierwszego Anioła czytamy: Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. Nie nadejdzie, ale nadeszła. Będąc na ziemi, Jezus mówił o sądzie Bożym. A Wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Wówczas ten dzień należał jeszcze do przyszłości. W Ewangeliach sąd jest zawsze przedstawiany jako wydarzenie przyszłe. Apokalipsa Jana zapowiada, że przed powtórnym przyjściem Jezusa w wyznaczonej godzinie rozpocznie się sąd ostateczny. W kolejnym wykładzie będziemy studiować szczegółowo, kiedy rozpoczął się ten sąd oraz jakie znaczenie ma dla nas to, że żyjemy w czasie tego sądu. W XVI rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy. Albowiem syn człowieczy przyjdzie w chwale ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków jego. Podobnie jak 20 rozdział Apokalipsy Jana, ten fragment Ewangelii Jana podkreśla, że kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie, przyniesie ze sobą zapłatę. Zatem sąd musi się odbyć przed jego powrotem, aby cały wszechświat mógł zrozumieć Bożą mądrość, miłość i sprawiedliwość oraz wiedzieć, którzy ludzie przyjęli tę miłość, tak iż w wierze i w mocy Ducha Świętego żyli zgodnie z wolą Boga. Ci otrzymają nagrodę sprawiedliwości, nagrodę zbawienia wiecznego. Przypomnijmy sobie inny cytat z 22 rozdziału Apokalipsy. Oto przychodzę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynku. Wierzę, że przyjście Jezusa jest bliskie. Wskazują na to znaki czasu. Werset ten potwierdza nie tylko bliskość przyjścia Jezusa, ale także fakt, iż będzie ono poprzedzone sądem. Żyjemy w godzinie sądu. Czas końca jest bliski. Będziemy studiować, kiedy rozpoczął się sąd. Z proroctwa Daniela dowiemy się, kiedy zegar dziejów wybił godzinę rozpoczęcia sądu. Drodzy przyjaciele, proroctwa objawienia Jana niemal się wypełniły. Żyjemy w niezwykłym momencie dziejów świata. W klepsydrze historii zostały ostatnie ziarenka. Teraz jest czas, byśmy otworzyli serca i powierzyli się bez reszty Jezusowi. Godzina sądu nadeszła, ale kiedy rozpoczął się Sąd Boży? Poświęcimy temu zagadnieniu kolejny wykład, dlatego koniecznie wysłuchajcie ich wszystkich kolejno. Zaproście przyjaciół, by wysłuchali z wami, gdyż wskażemy co do dnia moment rozpoczęcia Sądu Bożego. Księga Daniela i Apokalipsa Jana uzupełniają się wzajemnie. Księga Daniela pomaga zrozumieć Apokalipsę, a Apokalipsa jest rozwinięciem Księgi Daniela. Obie zawierają prorocze wizje. Księga Daniela jest podstawą, na której opiera się Apokalipsa. Aby dobrze zrozumieć Apokalipsę i Trójanielskie Poselstwo, trzeba najpierw poznać Księgę Daniela. Cofnijmy się więc do niej i przyjrzyjmy się scenie sądu, wspomnianego również w XIV rozdziale Apokalipsy Jana. W księdze Daniela opisana jest majestatyczna scena w niebie. W siódmym rozdziale tej księgi przedstawione są kolejne światowe imperia, które na swój sposób usiłowały zająć miejsce Królestwa Bożego. Kiedy skończyła się dominacja Babilonu, Medopersji, Grecji i Rzymu, Daniel ujrzał następującą scenę. A gdy patrzyłem, postawiono trony. Te trony były ruchome, zostały postawione na tym miejscu i usiadł sędziwy. Kim jest ta postać? Oczywiście jest to Bóg Ojciec. Jego szata była biała jak śnieg. A włosy na głowie czyste jak wełna, jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed Nim. Zasiadł sąd i otworzono księgi. Czy wyobrażacie sobie tę scenę? Oto zgromadzenie w centrum wszechświata z udziałem mnóstwa istot. Wszyscy mieszkańcy nieba są obecni w Bożej sali sądowej. Cherubini i Serafini, wszyscy aniołowie, wszystkie niebiańskie zastępy. Tam ustalone zostanie przeznaczenie ludzkości. Ponadto charakter Boga ma być oczyszczony z zarzutów. Na krzyżu Jezus dowiódł w swojej miłości, a imię Boga zostało oczyszczone wobec wszechświata. Jednak pozostaje pytanie, czy Bóg jest uczciwy w swoim postępowaniu wobec ludzi? Czy naprawdę dał każdemu możliwość przyjęcia zbawienia? Sąd ostatecznie objawi w całej pełni sprawiedliwość Boga. Spróbujcie sobie wyobrazić doniosłość tej chwili i znaczenie tego wydarzenia. Niezliczone tysiące mieszkańców wszechświata, zgromadzone wokół tronu Boga, oczekują na uczczenie i wywyższenie imienia Boga w całym wszechświecie. Niebiański sąd zadecyduje o przeznaczeniu każdego człowieka. Więcej, Bóg rozstrzygnie wielki bój między dobrem a złem i to w taki sposób, iż grzech nigdy więcej się nie pojawi. Gdy wszyscy przekonamy się, jak dobry jest Bóg oraz jak wielkim złem jest grzech i do jakiej nikczemności prowadzi, to już nigdy nie będziemy chcieli wrócić do bagna grzechu. Wróćmy do wizji Daniela siódmego rozdziału. Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Jezus Chrystus przychodzi do Boga Ojca. Ojciec i syn spotykają się w szczególnej chwili. W tej sali sądowej, w miejscu najświętszym niebiańskiej świątyni, Jezus przekłada swoją przelaną krew, swoją ofiarę i przed całym wszechświatem mówi. Ja jestem zbawicielem ludzkości. Ci, którzy mnie przyjęli, zostali przyjęci we mnie, przeze mnie, ze względu na mnie, więc mają prawo, by wejść do nieba. Dalej czytamy: Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim, i dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Co się dzieje na sądzie? Chrystus jest centralną postacią sądu w niebie. Pamiętajcie o tym. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Tak więc w Królestwie Bożym, na sądzie wszechświata, w najświętszym miejscu niebiańskiej świątyni, Jezus otrzymuje panowanie. Jego ofiara jest wystarczająca. Jego sprawiedliwość jest wystarczająca. Jego chwała jest niezrównana. Cały wszechświat śpiewa w hołdzie dla Niego. Chrystus obejmuje panowanie. Sąd wykazuje, że jest prawowitym władcą Królestwa Bożego. Dalej czytamy: Jego władza, władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. Sąd objawia także zbawczą sprawiedliwość Jezusa i jego zwycięstwo nad siłami ciemności. Sąd zapowiada, że Chrystus będzie uczczony i wywyższony w całym wszechświecie, a siły ciemności zostaną ostatecznie unicestwione. Zajrzyjmy do czwartego rozdziału Apokalipsy Jana. Siódmy rozdział Księgi Daniela i czternasty rozdział Apokalipsy Jana ukazują sąd. W tej wizji nieba Jan podaje dodatkowe wskazówki. Studiując Biblię, powinniśmy porównywać różne fragmenty dotyczące tej samej kwestii. W czwartym rozdziale czytamy. Potem widziałem, oto drzwi były otwarte w niebie. Przyjaciele, drzwi w niebie są dla Was otwarte. Cokolwiek spotyka Was w życiu, gdy jesteście przygnębieni, zniechęceni i zawiedzeni, czekają na Was otwarte drzwi. Bóg mówi. Przyjdźcie, zajrzyjcie tu przez otwarte drzwi, by nabrać odwagi, nadziei i motywacji. I głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: Wstąp tutaj, a pokażę ci to, co ma stać się potem. Głos z nieba mówi: Wstąp tutaj, wstąp do sali tronowej wszechświata, wstąp na Sąd Boży. Co zobaczył Jan, zaglądając przez otwarte drzwi do nieba? Jest to imponująca scena. Wyobraźcie ją sobie, gdy będę czytał z czwartego rozdziału Księgi Apokalipsy. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie. Kimkolwiek jesteś, w niebie czekają na ciebie otwarte drzwi. Cokolwiek dzieje się w twoim życiu, niebo jest otwarte dla ciebie. Bóg zaprasza cię tak, jak zaprosił Jana. Wstąp tutaj. Zrób kolejny krok wiary i zobacz, czego Chrystus dokonuje dzisiaj dla Ciebie. W świetle godziny sądu Bożego ujrzyj Jezusa, który reprezentuje Cię na sądzie, zajmij miejsce w sali tronowej wszechświata. Werset trzeci. Ten, który na Nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karnolowego, a wokoło tronu tęcza. Tęcza oznacza sąd i miłosierdzie. Po potopie Bóg uczynił tęczę znakiem obietnicy. Potopu już nigdy nie będzie. A wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. Kim są ci starcy na tronach? Biblia mówi, że są to odkupieni z ziemi. W starotestamentowej świątyni w ciągu roku służbę pełniły 24 zmiany kapłańskie. Kapłani reprezentowali Izraelitów. Tak więc 24 starców to odkupieni z ziemi, którzy zmartwychwstali w chwili śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Kiedy Chrystus skonał na krzyżu, nastąpiło trzęsienie ziemi i groby się otworzyły. A po jego zmartwychwstaniu wskrzeszeni zostali wybrani ludzie. Zatem 24 starców, to ludzie tacy jak my, zasiadający w niebie wokół tronu Boga. Co tam czynią? Reprezentują nas przed Bogiem. Apostoł Piotr nazywa chrześcijan rodem wybranym, królewskim kapłaństwem. My także jesteśmy traktowani przez Boga jak kapłani i królowie. Owi starcy w niebie reprezentują nas przed Bogiem. Skoro oni tam są, to i my możemy tam być. Towarzyszą Jezusowi przed tronem Bożym. Biblia mówi, że tych 24 starców reprezentuje wszystkich odkupionych, którzy pewnego dnia staną przed tronem Bożym. Jan podkreśla, że pochodzą oni z ziemi. Doświadczyli pokus, prześladowań, trudności. Ale teraz są w niebie. A jeśli oni tam są, to i my możemy tam być. Jan wspomina też o czterech postaciach znajdujących się blisko tronu Boga. Są one podobne do lwa, cielca, człowieka i orła. Co oznaczają te cztery istoty? Czego uczy nas o nich historia Izraela? Izraelici maszerowali po pustyni pod czterema sztandarami, na których znajdowały się podobizny lwa, cielca, człowieka i orła w locie. Sztandary te symbolizowały nieustanną Bożą opiekę i jego prowadzenie. Oraz ilustrowały rolę, jaką Jezus odgrywa w naszym wyzwoleniu z niewoli grzechu. Jezus jest lwem z plemienia Judy. Złożył siebie w ofierze za nas. Cielec był jednym ze zwierząt ofiarnych. Jezus stał się człowiekiem i zamieszkał pośród nas. A po śmierci zmartwychwstał i wzbił się do nieba niczym orzeł. Co to wszystko oznacza? Otóż jak tamte sztandary symbolizowały wieczne Boże prowadzenie i ochronę, tak owe cztery postacie wokół Tronu Bożego oznaczają pełnię służby Chrystusa dla nas. Lew, z pokolenia Judy, nasz Bógi Król, stał się człowiekiem, by ofiarować siebie za nas, a potem zmartwychwstał. Kiedy patrzymy na sąd Boży, widzimy starców z ziemi reprezentujących całą ludzkość wszystkich odkupionych. Cztery istoty wokół tronu Bożego. Oznaczają, że Jezus jest w niebie i pełni dla nas służbę. Kimkolwiek jesteśmy, z dowolnego miejsca na świecie, z każdego narodu, plemienia, języka i ludu, możemy przyjść przez wiarę do Tronu Bożego, wiedząc, że Jezus jest naszym zbawicielem. Dlatego pod koniec czwartego rozdziału objawienia Jana czytamy. Godzien jesteś, Panie i Boże, nasz przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Istniejemy z woli Boga. Zostaliśmy powołani do istnienia zgodnie z Jego zamiarem. Zostaliśmy stworzeni przez Chrystusa i odkupieni przez Niego z miłości, a pewnego dnia otrzymamy od Niego życie wieczne. Piąty rozdział Apokalipsy Jana jest kontynuacją rozdziału czwartego. Jan widzi następującą scenę. Bóg, ojciec, trzyma w dłoni zapieczętowany zwój. Jeden z potężnych aniołów woła donośnym głosem, kto może odpieczętować zwój. Jan rozumie, że jest to zwój sądu. Wie, że jeśli nikt go nie otworzy, to grzechy ludzkości pozostaną w nim zapisane. Płacze, bo nie ma nikogo, kto mógłby to uczynić. Ale oto przybywa Jezus, jedyny godny, by odpieczętować zwój. Na pytanie, kto jest godny otworzyć księgę, początkowo pada odpowiedź. I nikt w niebie ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi ani do niej wejrzeć. Nikt z ludzi ani aniołów nie mógł tego uczynić. Tylko Jezus, żaden z aniołów, cherubinów czy serafinów nie mógł dokonać naszego zbawienia. Nikt z ludzi nie może być zbawcą dla bliźniego. Tylko Jezus może zmienić ciążący na nas wyrok. Apokalipsa rozdział 5 podaje I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka jakby zabitego. W tej majestatycznej scenie sądu pojawia się niezwykły obraz zabitego baranka. Jest to symbol Chrystusa, który umarł za nas, który miał siedem rogów. Rogi to symbol władzy. I siermiero oczu to symbol mądrości, wiedzy. A to jest siedem duchów bożych zesłanych na całą ziemię. A jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowej może otworzyć księgę. I widziałem baranka jakby zabitego. Oto wspaniała nowina. Na sądzie bożym cała władza należy do Jezusa. On obejmuje panowanie. Zbawienie zostaje zagwarantowane Jego ludowi, bo on sam dostarczył okup. Apostoł Paweł mówi: Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Nie musimy lękać się sądu. Jakiś czas temu w Nowym Jorku miało miejsce niecodzienne zdarzenie. Pewien sędzia był znany z niezwykłej dobroci i współczucia wobec skruszonych przestępców. Przed sądem stanął mężczyzna schwytany na kradzieży. Zakradł się na zaplecze piekarni i ukradł osiem bochenków chleba. Właściciel piekarni zauważył go, uruchomił alarm i mężczyzna został ujęty, kiedy usiłował się wymknąć. W czasie rozprawy sędzia zapytał go. Czy oskarżony przyznaje się do kradzieży? Tak, wysoki sądzie. Dlaczego oskarżony zamierzał ukraść chleb? Mam żonę i czworo dzieci. Straciłem pracę i nie mogłem znaleźć innej. Od kilku miesięcy jestem bezrobotny. Pieniądze się skończyły i nikt nie chciał mi pożyczyć. Wyjedliśmy wszystko, co mieliśmy w domu. Moje dzieci były głodne. Nie wiedziałem, co robić. Ukradłem chleb, obiecując sobie, że kiedy znajdę pracę, zapłacę za niego. Wiem, że źle zrobiłem. Uznaję oskarżonego za winnego i nakładam na niego grzywnę w wysokości 50 dolarów, powiedział sędzia. Potem zrobił coś niezwykłego. Stał, zdjął sędziowską togę Zszedł z podwyższenia, stanął przy oskarżonym i powiedział: Nikt, kto w tym mieście ukradnie chleb, by nakarmić dzieci, nie poniesie kary. Ja biorę Twoją karę na siebie. Dzisiaj Ty i Twoja rodzina zjecie kolację w moim domu. Jezus mówi do ciebie i do mnie: Wstaję z sędziowskiego krzesła i staję u Twojego boku. Otaczam Cię swoimi ramionami. Zapłaciłem za ciebie okup i zapraszam cię do mojego domu. To jest jego największym pragnieniem, byś zamieszkał z nim na wieki. Właśnie to wszechświat widzi na sądzie, niepojęty przejaw miłości Boga. Dlatego wszechświat śpiewa, godzien jest baranek. Wszyscy mieszkańcy wszechświata zobaczyli objawienie Jego miłości na Golgocie. Na sądzie widzą wyraźnie Jego zamiar zbawienie każdego człowieka. Dostrzegają Jego starania, zbawca chce dotrzeć do każdego z nas. Sąd Boży jest niesamowitą dobrą nowiną dla ludu Bożego. Zapowiada bowiem koniec istnienia grzechu i ostateczne wyzwolenie ludu Bożego. Księga Daniela i Apokalipsa Jana opisują kolejne ziemskie potęgi, które powstają i upadają. Babilon, Medopersję, Grecję i Rzym. Po nich powstaje nowa potęga, która jednoczy Kościół z państwem. Rzym rozpada się, ale ponad nim rodzi się nowa moc. Jan widzi mały róg, który ma oczy, jak oczy ludzkie. Będziemy to studiować w tej serii wykładów, aby zrozumieć kwestię antychrysta i znamienia bestii. Owszem, na ziemi ludzkie potęgi zaznaczają swoje panowanie, ale uwaga Daniela zostaje skierowana na to, co dzieje się w niebie. Jan w Apokalipsie kieruje nasz wzrok do nieba i mówi. Ponad tym, co jest na Ziemi, istnieje wieczne Królestwo Boże. Pewnego dnia wszyscy mieszkańcy wszechświata będą czcić Chrystusa i żyć z nim na zawsze. Jego królestwo nigdy się nie skończy. Na sądzie cały wszechświat ujrzy chwałę, wspaniałość i piękno planu zbawienia. Wszyscy mieszkańcy wszechświata zaśpiewają, Godzien jest baranek. Siódmy rozdział księgi Daniela. Mówi, że ziemskie potęgi panują, aż przyszedł sędziwy i odbył się sąd, i prawo zostało przyznane świętym Najwyższego. Dzięki Chrystusowi sąd wyda wyrok korzystny dla świętych Bożych. Pewnej nocy, kiedy Marcin Luther położył się spać, przyśniło mu się, że stanął przed sądem Bożym i diabeł przyszedł do Niego jako straszliwy, zły anioł ze zwojem zawierającym listę wszystkich jego grzechów. Diabeł zapytał Lutra: Czy to twoje grzechy? Tak, to moje grzechy. Czy jesteś winny tego wszystkiego? Tak, jestem winny. Czy zapłatą za grzech jest śmierć? Tak, to prawda. Czy zasługujesz, by umrzeć na wieczność? Tak. Jesteś potępiony, zawołał diabeł. Wtem Luther zauważył, że diabeł kurczowo trzyma zwój tak, by zakryć jedną jego część, więc zawołał: W imieniu Chrystusa zabierz tę dłoń. Diabeł odmówił, ale Luther powtórzył wezwanie, a kiedy diabeł cofnął dłoń, ukazał się napis: Krew. Jezusa Chrystusa gładzi wszystkie grzechy Marcina Lutra. Na sądzie nie waży się dobrych uczynków przeciwko złym. Nasze uczynki są wyrazem naszej wiary. Są ważne, bo świadczą, czy w pełni poświęciliśmy się Chrystusowi. Na sądzie Jezus pragnie zająć wasze miejsce, pragnie przyznać prawo swoim świętym. Sąd Boży wyda wyrok przeciwko wszelkim mocom zła, a Chrystus zostanie wywyższony jako prawowity władca. Daniel zapowiada, Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego Królestwo jest Królestwem Wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane. Na sądzie Bóg Ojciec daje Synowi panowanie, a my mamy uczestniczyć w Jego królowaniu jako Jego bracia i siostry. Staniemy się jak książęta i księżne. Zasiądziemy na tronach obok Chrystusa, by czcić Go przez nieskończone wieki. Czyż nie byłoby głupstwem? Myślę, jak inaczej to nazwać, ale nic innego nie przychodzi mi do głowy. Czy nie byłoby głupotą z naszej strony, gdybyśmy odwrócili się od takiej miłości i odrzucili zaproszenie Chrystusa do życia wiecznego z Nim? Czyż nie byłoby głupotą, Zamienić ofertę Jezusa na marne grzeszne przyjemności tego świata? Zasiądziemy z Chrystusem na tronach i będziemy go czcić twarzą w twarz. Będziemy podróżować pośród gwiazd, zwiedzać planety, których mieszkańcy nigdy nie doświadczyli grzechu i podziwiać ich niezwykłe osiągnięcia. Jako szczególni przedstawiciele Chrystusa będziemy opowiadać mieszkańcom wszechświata, o potędze Jego miłości i chwale Jego łaski. Z niewysłowioną wdzięcznością będziemy padać do stóp zbawiciela i czcić go przez nieskończone eony wieczności. Jezus reprezentuje nas na sądzie. Pewnego dnia staniemy przed nim wraz z aniołami i odkupionymi ludźmi ze wszystkich wieków i zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę. I zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia. Co jest napisane w wersecie szóstym rozdziału czternastego? Widziałem anioła, mającego Ewangelię Wieczną, wołającego do wszystkich narodów, plemion, języków i ludów. Oto oni. Oto ci, którzy przyjęli to przesłanie i odpowiedzieli na wezwanie trzech aniołów. Zrozumieli trzy kosmiczne przesłania w ostatniej godzinie historii świata. Teraz śpiewają. Odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu i narodu, i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród, Królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. Jesteśmy Bożymi królami i kapłanami. Nie odrzucajcie swojego dziedzictwa. Nie odwracajcie się od miłości, która Was wzywa. Wiele lat temu pewien rolnik po raz pierwszy w życiu odwiedził Londyn. Zdumiewał się tym, co zobaczył. Podziwiał słynny most londyński, wielki zegar na wieży i budynek parlamentu. Kolejnego dnia postanowił wybrać się do jednej ze słynnych londyńskich galerii sztuki. Jako chrześcijanin podczas zwiedzania zwrócił uwagę na obraz przedstawiający Chrystusa na krzyżu zatrzymał się i zaczął myśleć o Jezusie o jego rękach i nogach przebitych gwoździami o jego głowie poranionej koroną cierniową myślał o Jezusie dźwigającym ciężar grzechu i winy całej ludzkości Mężczyzna stał tak dobre 20 minut. Łzy płynęły mu po policzkach. Ludzie przyglądali mu się ze zdziwieniem, a on powtarzał tylko: Ach, jakże go miłuję. I nie był w stanie powiedzieć nic innego. Ktoś ze zwiedzających stanął u jego boku i powiedział: O, tak, ja też go miłuję. Po chwili inni zaczęli przyłączać się do nich. Wyznając miłość do Jezusa, nie minęło dużo czasu, a zebrała się spora grupa ludzi, splecionych ramionami, wyznających w szczerej modlitwie, iż Jezus jest dla nich cenniejszy niż srebro i złoto, niż wszystkie bogactwa tego świata. Nie musicie obawiać się sądu. Chrystus wzywa Was, byście stanęli u Jego boku właśnie teraz. Kiedy Charles będzie śpiewał, powiedzcie w głębi swoich serc: Ponad wszystko pragnę Jezusa. Than average riches on a I'd rather have Jesus than house houses or land. I'd rather be led by his nail pierced hands than to be. dread sway. I'd would rather have a Jesus than anything this world affords today. I would rather have a Jesus. Than men applaud I'd rather be faithful To his dear cause I'd rather have a Jesus Than worldwide fame I'd rather be true To his own than to be the king of a vast domain, unbeheld in sin's dread sway, but rather. this world of me today yes he's fairer than lilies of rarest bloom he is sweeter than honey Our My hunger in spirit need, I'd rather have Jesus and let Him lead than to be the king of a vast domain and be held in sin. Way. I'd rather have Jesus than any. Spójrzcie swoje serca i módlcie się ze mną. Ojcze, nasz, który jesteś w niebie, słuchając tej pieśni, w głębi serca czujemy, że wolimy Jezusa ponad wszystko. Pomóż nam każdego dnia podejmować decyzje dla wieczności. Kieruj nami przez ducha świętego. Spraw, byśmy dzisiaj w głębi serca powiedzieli, wolę Jezusa. Prosimy o to w Jego imieniu. Amen. Słowo Boże otwiera się przed nami coraz pełniej, gdy studiujemy Apokalipsę Świętego Jana. Dziękujemy Bogu, że na pytanie, czy ostoisz się na sądzie, możemy odpowiedzieć: tak. To jest możliwe dzięki Chrystusowi, naszemu zbawicielowi. On wstawia się za nami, dzięki niemu możemy z ufnością myśleć o Sądzie Bożym. W kolejnych wykładach będziemy sięgać coraz głębiej do Biblii, więc zachęcamy Was do korzystania z materiałów dodatkowych oraz książek poszerzających treść wykładów. Wszystkie informacje znajdziecie na końcowych planszach. Do zobaczenia w kolejną niedzielę o godzinie 18.00. Nie może Was zabraknąć!